Sosnowiec po Lublinie i Poznaniu jest trzecim miastem w Polsce, w którym w tym roku gości Rybomania. To miejsce, gdzie coś ciekawego dla siebie znaleźć powinni pasjonaci wędkarstwa. Kolejna edycja Rybomanii w Expo Silesia w Sosnowcu. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy w tym roku? Przede wszystkim gigantyczne akwarium, które za mną widać. To jest ogromny zbiornik, przyjechał do nas z Portugalii. 23 tysiące litrów, 10 metrów długości. Jak widać, pokazy na nim trwają przez całe 3 dni. Jeszcze przed targami były u nas dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół podstawowych, żeby podziwiać polskie ryby, które w tym zbiorniku pływają. Także cieszy się ogromną popularnością. Oprócz tego masa atrakcji na samych stoiskach wystawców, między innymi symulatory holu, gdzie można powalczyć wirtualnie z rybami i nie zawsze to wędkarz wychodzi z tych pojedynków zwycięsko. To spore targi. Ilu wystawców w tym roku? Około 130, porównywalnie do roku ubiegłego. Tak naprawdę wielkość hali determinuje już ilość wystawców, bo pawilon, jak widać, jest tak naprawdę wypchany. To trzeci dzień targów, więc parę słów podsumowania. No, targi przede wszystkim cieszyły się ogromną popularnością. Już tak naprawdę godzinę przed otwarciem mieliśmy pełne hole ludzi czekających na otwarcie. Jeszcze nie mamy oficjalnej liczby, ale spodziewamy się kilkunastu tysięcy ludzi na terenie. To jest wspaniały wynik porównywalny do roku ubiegłego. Widać, że tutaj środowisko wędkarzy czeka na tą imprezę, rośnie, więc naprawdę jest się z czego cieszyć i będziemy wracać. Naszą uwagę zwróciły wędki, które znajdują się u Pana na stoisku. Do czego one służą? Są to wędki tak zwane wyczynowe do łowienia na spławik, 13-metrowe. Dlatego 13-metrowe, ponieważ są w regulaminie, są w przepisach, są, że tak powiem, ograniczenia tylko i wyłącznie do 13 metrów. Wędki służą do łowienia raczej białorybu, tak zwanych płoci, leszczy. Są też, że tak powiem, charakterystyki wędek, później już się rozdzielają, trochę nam się rozjeżdżają do łowienia większych ryb na rzekę, na tak zwaną komercję, do łowienia karpi. Na te wędki można, że tak powiem, łowić ryby od tak zwanego kilku deko. Zdarzają się ryby nawet do 15 kg na tak długie wędki. I długość tych wędek jest powiązana z precyzją łowienia, tak? Dokładnie tak. Tam możemy, że tak powiem, tą szczytówką, czyli końcówką wędki, bardzo, że tak precyzyjnie operować, prowokować, podnosząc spławik, ponieważ ten spławik jest umieszczony tuż, dosłownie tuż pod szczytówką. Mamy do tego jeszcze tak zwane topy do kubka, którymi donęcamy, więc możemy, że tak powiem, bardzo punktowo i precyzyjnie łowić. W ubiegłym roku Rybomanię odwiedziło kilkanaście tysięcy osób. Podobną popularnością cieszyła się tegoroczna edycja.